Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz pole i obwód prostokąta ABCD. Mamy tutaj prostokąt, w którym podana jest długość jednego boku, jak również przekątna prostokąta. Tutaj należy zauważyć, że możemy wziąć pod uwagę połowę prostokąta, czyli trójkąt prostokątny. I mamy przeciwprostokątną podaną, jak również przyprostokątną. To policzę na podstawie twierdzenia Pitagorasa długość boku BC, tak, korzystając właśnie z twierdzenia Pitagorasa, czyli jedna przyprostokątna do kwadratu dodać druga przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątna do potęgi drugiej. I teraz wyliczam. 15 razy 15 to jest 225, dodać x kwadrat. 17 razy 17 to jest 289. I teraz 225 przeniosę na drugą stronę, więc x kwadrat to się równa. 289 odjąć 225, więc x kwadrat to się równa 64. Ponieważ chciałabym policzyć sam x, więc na obie strony nakładam pierwiastek i mamy pierwiastek z x kwadrat równa się pierwiastek z 64. I tutaj ładnie pierwiastek z kwadratem nam się skraca, zostaje sam x, a pierwiastek 64 to jest 8, tak? Czyli już wiemy, że ten bok BC ma długość 8 centymetrów. I już teraz mogę policzyć pole. Jak obliczamy pole prostokąta? Otóż długość jednego boku razy długość boku sąsiedniego, tak? Często mówimy ze wzoru A razy B. I w tym przypadku to będzie 15 razy 8, więc to będzie 120. I jakich jednostek? Oczywiście centymetrów kwadratowych, ponieważ tutaj długości boków były podane w centymetrach. I jeszcze mamy policzyć obwód. Obwód tego prostokąta, to znaczy suma długości wszystkich boków. Ponieważ mamy dwa boki po 15 centymetrów, czyli 2 razy 15 dodać, dwa boki po 8, czyli 2 razy 8. I to się równa 2 razy 15 to jest 30, dodać 2 razy 8 to jest 16, więc mamy 46 jakich jednostek? Centymetrów. I możemy podać odpowiedź. Pole prostokąta wynosi 120 cm kwadratowych, a obwód 46 cm. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.